potem w Ameryce od... Wiedzą go konającym na krzyżu za grzechy świata, a potem zmartwychwstał. Raduję się więc, że mogę dzisiaj przez chwilę być z wami. Spotkanie to ma miejsce w szpitalu. Zapewne wolelibyśmy, aby miało miejsce na przykład na wycieczce albo na placu zabawy. Ale i to miejsce jest potrzebne. Jest potrzebne starszym. Jest też czasem potrzebne dzieciom. Wiecie dobrze, że do szpitala przychodzi się po zdrowie. Aby zdrowie odzyskać, aby uwolnić się od różnych chorób. W Ewangelii słyszymy to wołanie człowieka ślepego. Rabuni, to znaczy nauczycielu, żebym przejrzał. Tak odpowiadał chory na pytanie Chrystusa. Co chcesz, abym ci uczynił? Żebym przejrzał. I wy też w podobny sposób mówicie do Pana Jezusa. Abym był zdrowy. Abym mógł wrócić do domu. Do szkoły, do zabawy. Tak samo zresztą prosicie za waszych bliskich. Boże, daj zdrowie mamie i tatusiowi i różnym innym osobom, drogim osobom. Pan Jezus spełnia prośbę niewidomego. Wypowiada przy tym słowa znamienne. Twoja wiara cię uzdrowiła. Niewidomy wie, że uzdrowił go Chrystus swą boską mocą. A jednak ten sam Chrystus mówi, twoja wiara cię uzdrowiła. To znaczy, wiara niejako pozwoliła objawić się tej boskiej mocy, którą miał Pan Jezus. Tej swojej nadprzyrodzonej mocy używał zawsze, aby obudzić wiarę w boską wszechmoc i w boską miłość. Cuda Chrystusa są znakami Królestwa Bożego. Królestwo Boże jest w nas przez wiarę. Chociaż zaś wiara czyni także cuda. Właśnie z 52 roku, kiedy w ciągu kilku dni mieliśmy do czynienia ze znaczącym wzrostem liczby zgonów z powodu chorób układu oddechowego, układu krążenia. To niestety ma również miejsce w naszych warunkach. Oczywiście nie są to tak spektakularne na szczęście zjawiska, ale proszę mieć na uwadze, że zgodnie z informacjami, którymi bombarduje nas Europejska Agencja Środowiska i Światowa Organizacja Zdrowia, w Polsce prawie 50 tysięcy osób rocznie szacuje się, że umiera z powodu zanieczyszczenia powietrza bardzo drobnym pyłem. 50 tysięcy osób, to jest całkiem spore miasteczko. To jest całkiem spore miasteczko, dokładnie. To jest mniej więcej około 12% wszystkich zgonów, jakie ze wszystkich przyczyn mają miejsce w całym kraju. W związku z tym jest to dużo. 50 tysięcy zgonów, ku przestrodze podkreślamy tę liczbę. Skupmy się w takim razie jeszcze przez chwilę na tej chmurze, na tej czapie, która zawisła nad kilkoma miastami w Polsce. Co w tej chmurze się znajduje? No przede wszystkim pył. Przede wszystkim zanieczyszczenia pyłowe, cząstki stałe powstające podczas spalania paliw stałych, takich jak węgiel czy drewno, ale również paliw takich jak ropa, jak produkty pochodzące z przetwórstwa ropy naftowej, tak? Na przykład tu w szczególności mowa o oleju napędowym do silników wysokoprężnych. To wszystko powoduje, że do powietrza trafiają cząstki stałe, ale to nie jest jedyny składnik. Nie jest jeden składnik tego smogu zimowego, to również tlenki siarki powstające podczas spalania węgla, to również tlenek węgla, który jest częstym zanieczyszczeniem powstającym właśnie ze spalania paliw stałych w gospodarstwach domowych, ze względu na to, że ten proces jest mało efektywny.
to spalanie jest mało efektywne, zachodzi niecałkowite, niezupełne spalanie, w efekcie czego tego tlenku węgla jest dość dużo w spalinach. No bo bardzo takie efektowne, niestety. No niestety tak. I to są te podstawowe zanieczyszczenia, które są składnikiem smogu zimowego. To również węglowodory aromatyczne, które w dużych ilościach powstają w Polsce właśnie w sektorze komunalno-bytowym. To wszystko przy tych niekorzystnych warunkach atmosferycznych, meteorologicznych, o których wspomnieliśmy przed chwileczką, powoduje, że te stężenia tych zanieczyszczeń, zwłaszcza pyłu, ale również tlenku węgla czy tlenku siarki, rosną diametralnie w ciągu nawet kilku godzin. Jeśli chodzi o pyłki, to te sławetne PM10 i PM20? PM2,5. PM10 i PM2,5. Tak. To PM10 i PM2,5, dokładnie, to jest rozmiar, który opisuje ziarna tego pyłu. PM10 to jest pył o uziarnieniu poniżej, czy od 10 mikrometrów w dół, PM2,5 analogicznie od 2,5 mikrometrów i mniej. Dlaczego te rozmiary są ważne? To głównie ze względu na nasze zdrowie. Te grubsze ziarna pyłu, one wnikają do naszego układu oddechowego, ale te o średnicach, powiedzmy, od 8 mikrometrów wzwyż w zasadzie nie schodzą poniżej krtani, tchawicy. Są w następstwie w dużej mierze w efekcie kaszlu, kichania usuwane na zewnątrz, natomiast znacznie bardziej szkodliwe są te, które cechują się średnicami, no właśnie to PM2,5, ale nie tylko, bo to również pyły o średnicach mniej więcej od 4 mikrometrów w dół, które już dochodzą do tych głębokich partii naszego układu oddechowego, a te najmniejsze cząstki poprzez pęcherzyki płucne przenikają również do układu krążenia, a w efekcie rozchodzą się po w zasadzie całym organizmie. I to jest ten niekorzystny efekt wynikający z rozmiaru tych cząstek. Trzeba dodać, że te cząstki to nie tylko rozmiar, ale również ich skład chemiczny. Wspomniałem przed chwilą, że wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne są emitowane podczas tych zjawisk smogowych, ale generalnie to jest zanieczyszczenie powstające w wyniku emisji z sektora komunalno-bytowego. Te substancje chętnie przyczepiają się, można powiedzieć obrazowo, do cząstek tego pyłu i niestety są uwalniane do naszego organizmu w sytuacji, kiedy te cząstki wnikają do dolnych partii naszego układu oddechowego czy układu krążenia. Są to substancje o silnym negatywnym oddziaływaniu na zdrowie, w związku z tym jest to zdecydowanie niepożądane, że są one przez nas wdychane. Czyli pyłki im mniejsze, jak się okazuje, tym groźniejsze. Pyły, w zasadzie nie pyłki, bo w przypadku pyłków to mówimy o pyłkach głównie roślinnych. Kojarzycie to bardzo lepiej. Tak, natomiast tak, to z punktu widzenia, ale tutaj mówimy o pyłach, tak. Więc im mniejsze, tym zdecydowanie ich potencjał negatywnego oddziaływania na nasze zdrowie większy. Normy PM2,5, czyli pyłu zawieszonego, który jest najbardziej niebezpieczny dla ludzkiego zdrowia, przekroczono w Warszawie o blisko 1000%. Jeszcze gorzej jest w Kielcach, Katowicach i Krakowie. Tam miejscami przekroczenia wynoszą aż 1500%. I muszę przyznać, że w tym kontekście rozczulił mnie wpis, który pojawił się na profilu twitterowym, oficjalnym profilu twitterowym miasta stołecznego Warszawy. Brzmi on następująco: warszawiacy, dziś jakość powietrza w mieście nie jest dobra. 1000% jakość powietrza zdecydowanie nie jest dobra, natomiast ja bym chciał zwrócić uwagę z liczeniem tych procentów, ponieważ jeśli chodzi o pyły PM2,5, to nasze rodzime prawo, ale również prawodawstwo Unii Europejskiej przewiduje normowanie stężeń pyłu PM2,5 tylko i wyłącznie dla roku kalendarzowego, w związku z tym nie jest uprawnione porównywanie chwilowych, czy nawet jednogodzinnych, a nawet jednodobowych stężeń z tym stężeniem dopuszczalnym, które jest przewidziane dla całego roku kalendarzowego. Czyli stężenie danego dnia nie ma większego znaczenia. W zasadzie nie jesteśmy w stanie odnieść stężenia pyłu PM2,5 do żadnych wartości dopuszczalnych, żadnych norm. Jedyne co, to możemy je odnosić do stężenia, które jest rekomendowane przez Światową Organizację Zdrowia, ale ono też jest rekomendowane dla 24 godzin, a nie dla krótszych okresów. W związku z czym na
na to trzeba zwrócić szczególną uwagę. Z PM10 jest podobnie, chociaż tutaj mamy również normę dobową, ale dobową, 24-godzinną, czyli od północy do północy dnia, czy powiedzmy od godziny 0 do 23.59, tak, tego samego dnia, i tylko to możemy przyrównywać do wartości normowej. Tutaj z pewnością te przekroczenia nie dochodzą do 1000%, aczkolwiek na pewno są zdecydowanie wyższe, kilkukrotnie wyższe, aniżeli ta wartość dopuszczalna. To chciałem to usystematyzować, żebyśmy wiedzieli, o czym mówimy, natomiast z pewnością zbyt łagodne jest to stwierdzenie, że jakość powietrza nie jest dobra, ona jest zdecydowanie zła, i tutaj przede wszystkim trzeba pamiętać o tym, żeby przy tego typu stężeniach ograniczyć swoją aktywność fizyczną na zewnątrz. Ale przy okazji warto też uważać, cytując tego rodzaju teksty dotyczące przekroczeń rzędu 1000 czy 1500%, bo brzmi to bardzo alarmistycznie, aż strach się bać. Tak, i w sytuacji, kiedy byśmy mieli powiedzmy stężenie na poziomie, stężenie dobowe na poziomie powiedzmy 500 mikrogramów na metr sześcienny pyłu PM10, to moglibyśmy wówczas powiedzieć, że jest to 10-krotne przekroczenie stężenia dopuszczalnego dla całej doby, ale takie stężenia w skali doby raczej na chwilę obecną na szczęście nam nie grożą, chociaż niewiele niższe zanotujemy zapewne ostatnie doby. A z czego wynika fakt, że te przekroczenia systematyzuje się dopiero w okresie rocznym, a nie krótszym? Bo no, takie dzienne stężenie, nawet bardzo wysokie, nie ma większego wpływu na nasze zdrowie. Dopiero w momencie, kiedy trwa ono dłużej, na przykład kilka tygodni, kilka miesięcy, możemy odczuć jego wpływ na zdrowie. To znaczy nie, oczywiście, że jest też ten wpływ krótkotrwały istotny, natomiast no, trzeba mieć na uwadze, że mamy do czynienia z pewnymi wahaniami krótkoterminowymi w skali doby, i stąd no, przyjęto jako tą podstawową jednostkę jedną dobę w przypadku pyłu PM10. W przypadku pyłu PM2,5 szczerze mówiąc nie wiem, jakie czynniki, jakie przesłanki spowodowały, że Komisja Europejska nie przyjęła dla wartości stężenia dobowego żadnej wartości dopuszczalnej. Natomiast wspomniałem, że Światowa Organizacja Zdrowia jak najbardziej swoje rekomendacje stworzyła nie tylko dla PM10, dla skali jednej doby, ale również dla pyłu PM2,5, i wydaje się, że to jest ta skala, którą powinniśmy jednak brać pod uwagę, jeśli chodzi o ten krótkotrwały wpływ na zdrowie. Oczywiście, jeśli te stężenia dobowe są szczególnie wysokie, dochodzą do tych kilkuset mikrogramów na metr sześcienny, to sytuację należy uznać za zdecydowanie złą i zagrażającą naszemu zdrowiu. I co wtedy robić, albo czego nie robić? No właśnie, bo możemy oczywiście zarówno coś robić, jak i czegoś nie robić. Tak? Zacznę może od tego, czego nie robić, to z pewnością ograniczyć. Tak, myślę, że w tym przypadku należałoby ograniczyć uprawianie sportu na zewnątrz, w szczególności takiego, który wymaga sporego wysiłku. Więc tutaj chodzi oczywiście o zimą, mało kto jedzie na rowerze, ale oczywiście zdarzają się osoby, które korzystają z tego środka komunikacji, więc myślę, że tutaj należałoby raczej ograniczyć tą aktywność. Oczywiście jogging jak najbardziej powinniśmy też ograniczyć do niezbędnego minimum. Jeśli chodzi o normalną sytuację, spacer, to też radziłbym ograniczyć spacerowanie, zwłaszcza z małymi dziećmi, czy w przypadku osób w podeszłym wieku też zastanowiłbym się grubo nad tym, czy jednak nie zostać w domu, pomijając, że jest ślisko i przy dużym mrozie z pewnością dla starszej osoby nie musi być przyjemne spędzanie czasu na dworze, ale już biorąc pod uwagę same stężenie zanieczyszczeń, zdecydowanie radziłbym ograniczyć przebywanie na zewnątrz do niezbędnego minimum również, tak, osobom starszym. Czyli jeśli ktoś musi wyjść do sklepu, to tak, ale już na dłuższy spacer przy tych alarmistycznych stężeniach zdecydowanie nie. Również osoby, które cierpią na przewlekłe choroby układu oddechowego czy układu krążenia, powinny też ograniczyć
swoją aktywność na zewnątrz. Czy w domu, przepraszam, jesteśmy bezpieczni, bo mówimy o tak małych pyłach, że one z pewnością przenikają przez najdrobniejsze szpary? Tak, jeśli chodzi o pyły, te szczególnie drobne, pyły PM2,5 już możemy spotykać. Te, które mamy na zewnątrz, mogą przenikać do wnętrza, zwłaszcza jeśli mamy jakieś nieszczelności w oknach czy w drzwiach. Natomiast zdecydowanie pyły jeszcze drobniejsze, takie tak zwane pyły PM1, czyli o tych średnicach jeszcze mniejszych, poniżej 1 mikrometra, to już zdecydowanie się spotyka we wnętrzach pomieszczeń to, co występuje na zewnątrz. A to jest szczególnie dla naszego zdrowia niekorzystne, więc niestety nie ma ratunku. Oczywiście te stężenia nie są aż tak wysokie. To nie jest tak, że wszystko to, co jest na zewnątrz, przenika od razu do wnętrza, więc te stężenia nie są aż tak wysokie. Jeśli oczywiście nie mamy żadnych innych źródeł emisji, bo w sytuacji, kiedy korzystamy z... kiedy spalamy paliwo stałe w gospodarstwie domowym w środku, tak, w kominku czy w kotle węglowym, zwłaszcza starszego typu kotle węglowym, który siłą rzeczy od czasu do czasu dymi również do środka, przynajmniej częściowo, no to niestety te stężenia we wnętrzu mogą być równie wysokie, a nawet wyższe aniżeli na zewnątrz. Natomiast w sytuacji, kiedy nie mamy żadnego wewnętrznego źródła emisji, to te stężenia zanieczyszczeń, które występują na zewnątrz, nie są aż tak wysokie w środku, ale całkowicie bezpieczni niestety nie jesteśmy. Dlatego tutaj przeszedłem do tego, co powinniśmy robić. Tak więc przede wszystkim w miarę możliwości w tych dniach, w których szczególnie mamy niekorzystne warunki dla tworzenia się zjawisk smogowych, powinniśmy ograniczyć spalanie paliw stałych w gospodarstwach domowych, co oczywiście wiadomo, jeżeli ktoś nie ma innego źródła zasilania, jak tylko kocioł węglowy, no to nagle nie zacznie palić gazem. Tak? Natomiast no, warto by było, żeby zastanowić się, czy jednak nie zrezygnować z węgla słabej jakości na rzecz dobrej jakości paliwa. Warto również... Nie mówię o innych paliwach, oczywiście. No, oczywiście nie wspominam o paliwach, które są nielegalne, chociaż może powinienem o tym wspomnieć, bo oczywiście spalanie odpadów jest nielegalne, jest karalne i tutaj coraz częściej będą kontrole straży miejskich, straży gminnych, które będą tego typu sytuacje starały się wykrywać i no, na początku pewnie edukować, a jeśli to nie pomoże, to również karać tych, którzy dopuszczają się takiego procederu. Jest to absolutnie naganne i to oddziałuje nie tylko na zdrowie tego, który dokonuje spalania odpadów w domowym kotle czy w kominku, ale również na jego rodzinę, a także na tych, którzy mieszkają w sąsiedztwie. Tak więc zdecydowanie jest to proceder, który powinien zostać zlikwidowany i absolutnie nie powinien mieć miejsca. W sytuacji, kiedy kogoś nie stać na paliwo dobrej jakości, powinien móc skorzystać z dopłat do dobrej jakości paliwa i tutaj coraz częściej też miasta, czy zarządy miast, zarządy gmin tworzą różnego rodzaju programy dopłat do paliw dla tych osób, których po prostu nie stać na zakup paliwa dobrej jakości i palą odpadami nie dlatego, że tak akurat im się podoba, tylko po prostu nie mają innego wyjścia. Tak więc powinny istnieć specjalne programy dla osób, których nie stać na paliwo dobrej jakości, a w każdym innym przypadku powinno być to przykładnie karane. O problemach z powietrzem doktor habilitowany inżynier Artur Badyda z Politechniki Warszawskiej. Bardzo panu dziękuję za spotkanie. Dziękuję serdecznie. Autopromocja. Polskie Radio 24. Pieniądze, inwestycje, podatki, rynek pracy. Komentarze, opinie, analizy, dyskusje. Puls Gospodarki od poniedziałku do piątku o 10.15. Autopromocja. Informacje dnia w skrócie.
Przed mikrofonem Robert Kawka. Nie żyje Przemysław Wałęsa, syn byłego prezydenta. Jego ciało w jednym z mieszkań w Gdańsku znalazł wieczorem członek jego rodziny. Biegły z zakresu medycyny sądowej wstępnie orzekł, że do śmierci mężczyzny nie przyczyniły się osoby trzecie. Wszystko jednak wyjaśni się po sekcji zwłok. Przemysław Wałęsa miał 43 lata, był trzecim z kolei dzieckiem Danuty i Lecha Wałęsów. Podjęto pracę nad przystosowaniem sali kolumnowej do prowadzenia obrad. Biuro Prasowe Kancelarii Sejmu poinformowało o tym na portalach społecznościowych. Początek najbliższego posiedzenia Sejmu zaplanowano na środę. Od 16 grudnia posłowie Platformy Obywatelskiej i Nowoczesnej blokują salę plenarną. Protestują w ten sposób przeciwko wykluczeniu z obrad posła PO Michała Szczerby oraz przeciwko projektowanym zmianom w zasadach pracy dziennikarzy w Sejmie. Silne mrozy sprawiają, że strażacy na Warmii i Mazurach mają więcej pracy. Częściej jeżdżą do gaszenia sac płonących w niedrożnych kominach oraz do miejsc, gdzie ulatnia się czad. Mają też jeszcze jedno ważne zadanie. Ratują przymarznięte do lodu ptaki. Paweł Karpiszen. W piątku około 20 razy wyjeżdżali do przymarzniętych do lodu łabędzi czy kaczek. W czasie takich akcji trzeba być bardzo ostrożnym, podkreśla młodszy brygadier Tomasz Polinarski z warmińsko-mazurskiej Straży Pożarnej. Nigdy ratownik nie wchodzi na lód samodzielnie, zawsze jest zabezpieczony przez partnera na lince asekuracyjnej. Wykorzystujemy również do tych działań sanie lodowe, tak żeby ratownicy mogli bezpiecznie w razie pękania lodu wrócić na brzeg danego akwenu. Oprócz łabędzi i kaczek udaje się też uratować rzadkie gatunki ptaków. Był jeden przypadek również, gdzie schwytano chorą czaplę. Ptak został przekazany lekarzowi weterynarii. Jednocześnie młodszy brygadier Polinarski przestrzega przed samodzielnym ratowaniem przymarzniętych do lodu ptaków. Jak podkreśla, w takich wypadkach zawsze należy wezwać straż pożarną. Dodajmy, że w niedzielny poranek strażacy przynajmniej pośrednio pomogli dzikowi, który wpadł do rzeki Bałty we Fromborku. Zwierzę tak przestraszyło się zamieszania na brzegu, że samo wydostało się z wody i uciekło. Paweł Karpiszen, Polskie Radio Olsztyn. Rozwój miast ma wpływ na ewolucję żywych organizmów, twierdzi grupa międzynarodowych naukowców. Ich zdaniem urbanizacja ma wpływ na fizjologię czy zachowanie różnych gatunków. Naukowcy z USA, Kanady, Chile i Wielkiej Brytanii przebadali 1600 różnych przypadków. Twierdzą, że w miastach organizmy funkcjonują nieco inaczej niż poza nimi. Przykładem są opisane przez francuskich badaczy ziarna rośliny, tak zwanej pępawy. W miastach ziarna te są większe niż na wsi. Jest tak zapewne dlatego, że w mieście większe i cięższe ziarna spadają blisko rośliny matki na żyzną glebę i zaczynają kiełkować. Lżejsze ziarna są unoszone przez wiatr znacznie dalej i lądują na betonie albo na asfalcie, gdzie mają małe szanse na przetrwanie. Takie zmiany mogą wpływać na produkcję żywności, rozprzestrzenianie się chorób zakaźnych czy czystość wody, piszą naukowcy. Niezależni eksperci zwracają uwagę, że od 8 lat w skali globu więcej ludzi mieszka w miastach niż na wsiach i miasta ciągle się rozrastają. Rafał Motwiuk, Polskie Radio. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Jest 3:33. Polskie Radio 24. Powtórka programu. W magazynie 7 dni wschód. Witam Państwa, Piotr Pogorzelski. Moim gościem jest dyrektor Ośrodka Studiów Wschodnich, dr Adam Eberhardt. A będziemy podsumowywać zeszły rok i porozmawiamy też o tym, czego możemy spodziewać się w tym 2017 roku. Zaczniemy oczywiście od roku, który odszedł, który już minął. Jakie wydarzenie uznaje Pan za najważniejsze z tego minionego roku? Tylko na wschodzie, czy generalnie w polityce światowej? Chociaż to pewnie jest jakoś też powiązane, bo oczywiście jakby zapytać Putina, co było głównym wydarzeniem zeszłego roku, to to, że wygrał wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych, albo co najmniej ma nadzieję, że wygrał wybory prezydenckie w Stanach Zjednoczonych. Tak, więc możemy zacząć właściwie od wyborów prezydenckich, no bo wiadomo, w Stanach Zjednoczonych, bo wiadomo, że to wpłynie na nasz region także. Tak, to znaczy Rosja sądzi, uważa, że Donald Trump jest najlepszą opcją z możliwych. Na skutek tego, że po pierwsze jest to polityk, który wprowadzi pewien transakcjonizm, biznesowość w relacjach z Rosją. Rosja jest zmęczona politykami, którzy chcieliby ją zmieniać, którzy by chcieli odwoływać się do wartości. Taki biznesowy pragmatyzm to jest to, co Rosję Putina kusi w Donaldzie Trumpie. A po drugie jego absolutna niemainstreamowość, jego podważanie pryncypiów polityki amerykańskiej nie tylko w stosunku do Rosji, ale również w innych aspektach, choćby takie lekceważenie choćby relacji transatlantyckich.
Pamiętajmy, że od lat jednym z głównych celów polityki rosyjskiej była próba podzielenia Europy ze Stanami Zjednoczonymi, pogłębienie rowu transatlantyckiego. Czy to wszystko, o czym pan mówi, myśmy o tym słyszeli w czasie kampanii wyborczej Donalda Trumpa. Czy można się spodziewać, że to zostanie zrealizowane przez amerykańskiego prezydenta? To jest świetne pytanie, na które chyba dzisiaj nie mamy jeszcze odpowiedzi. To, co jest z naszej polskiej perspektywy niepokojące, to, co wskazuje na możliwość realizacji choćby części nadziei władz rosyjskich, no to jest to, po pierwsze, ta natura, charakter, osobowość prezydenta elekta Stanów Zjednoczonych, ale również jego odczytanie wyzwań światowych. Skoro dla niego głównym zagrożeniem jest radykalny islam, no to oczywistym jest, że Rosja, która bardzo dobrze rozgrywa tę kartę antyislamską, może być i będzie traktowana jako sojusznik. Ale też pamiętajmy, że relacje rosyjsko-amerykańskie, jeżeli byśmy przyglądali się kolejnym prezydentom Stanów Zjednoczonych, one są jakoś do siebie podobne. To jest sinusoida. Poszczególni prezydenci dochodzili, czy to był